Aktywne wakacje, jak je spędzić? Coraz większa liczba wyjeżdżających na urlop osób postanawia spędzić go w sposób aktywny. Wyjazdy, na których główną atrakcją są siedzenie i nic nie robienie, powoli odchodzą w niepamięć. Single, pary, paczki przyjaciół oraz całe rodziny preferują, aby ich wakacje obfitowały w niezapomniane wrażenia i wspomnienia. Nie jest więc dziwnym fakt, iż szkolenia sportowe, na przykład windsurfingowe, cieszą się aż tak dużą popularnością. Planując tegoroczne wakacje, warto zatem wziąć pod uwagę możliwość spędzenia ich w sposób nieco inny, niż robiliśmy to dotychczas. Windsurfing – sport przyjazny dla środowiska. Bez paliwa, bez hałasu, bez szkody dla środowiska. Brzmi jak slogan reklamowy? Być może, ale faktem jest, że żagiel napędzany jest siłą wiatru. Dlatego też harce na windsurfingu są w 100% ekologicznym sposobem spędzania czasu. Czy istnieje coś piękniejszego jak pozostawanie w harmonii z naturą? Sport, który nigdy się nie nudzi. Pomijając już fakt, iż aby opanować do perfekcji podstawy pływania na desce windsurfingowej potrzebne będzie spędzenie kilkunastu, kilkudziesięciu godzin na wodzie, to tak naprawdę każda sesja jest zupełnie inna od poprzedniej. Różne prędkości i kierunki wiatru, zupełnie płaska lub pofalowana woda, pływanie stylem freeride, race lub freestyle. Wszystkie te czynniki sprawiają, że za każdym razem, gdy jesteśmy na wodzie, dzieje się coś innego. Jeśli dodamy do tego dziesiątki różnych trików i sztuczek, których technikę wykonywania można szlifować praktycznie w nieskończoność, to mamy świetne zajęcie na kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt wyjazdów. Aktywne wakacje, windsurfing, świetna zabawa dla całej rodziny. Niepodważalnym atutem windsurfingowych wyjazdów jest to, że bazy windsurfingowe zlokalizowane są zazwyczaj w malowniczych nadmorskich miejscowościach. Piękne plaże, fantastyczne warunki do pływania na desce z żaglem oraz liczne atrakcje pozasportowe są czynnikami, dzięki którym windsurfingowe wyjazdy mogą być fascynujące dla wszystkich członków rodziny. Spory odsetek osób decydujących się na tę formę wypoczynku nigdy wcześniej nie miało styczności z windsurfingiem. Z tego też powodu preferują zorganizowane wyjazdy szkoleniowe, na których oprócz tradycyjnych urlopowych zajęć biorą udział w szkoleniach windsurfingowych. Windsurfing jest sportem łatwym do opanowania. Oczywiście, jeśli nauka przebiega w sposób prawidłowy. Kolejną rzeczą, która jest świetna w windsurfingu, jest to, że rezultaty nauki zauważalne są niemal natychmiast. Windsurfing jest sportem bardzo bezpiecznym, dlatego też na szkolenia zapisywane są dzieci już w bardzo młodym wieku. Jednym z ulubionych windsurfingowych kierunków w Europie jest Wasiliki w Grecji. Miejscowość ta zlokalizowana jest na wyspie Lefkada, która potrafi zaczarować swoim pięknem. Poranki zarezerwowane są dla osób początkujących, popołudniami zaś zaawansowani windsurferzy fundują plażowiczom jedyny w swoim rodzaju spektakl. Czy przedstawiona forma aktywnego spędzania czasu przemawia do Ciebie? Jeśli tak, wybierz dogodny dla siebie termin i do zobaczenia na spocie.